Twój dosyć sławny cytat: piłkarzem jest się 24 godziny na dobę. I teraz ja bym chciał to podkreślić, że mówi to legenda Legii Warszawa. Co przez to rozumiesz, że jest się 24 godziny na dobę? I powiedz to proszę w takim kontekście do młodych ludzi, żeby dobrze zrozumieli, co się za tym kryje. No bo bycie piłkarzem to tak, po pierwsze jest trening, na którym tam spędzamy, no to 6-7 godzin przyjęliśmy, tak? Druga, my przyjęliśmy, no. No w sensie, tak, że no zależy, jeden spędzi 5, drugi spędzi 7. 7, no ale tak. To jest taki trening, no. Druga sprawa oczywiście tak, trening mentalny. Trzecia sprawa, dieta. No i to się jakoś rozkłada na ten, na, przypuśćmy, od tej 8 do godziny 18, 19, 20, tak? Mhm. Ale to, co robimy w czasie wolnym, też później ma przełożenie na to, jak się czujemy na boisku. Czy dobrze się regenerujemy, czy odpoczywamy, czy idziemy na imprezkę i pijemy 5 piwek, prawda? Czy idziemy spać o 22 i sprawiamy, że nasz organizm jest dobrze zregenerowany na drugi dzień i znów możemy trenować. Więc noc, sen, to też jest moim zdaniem część naszego treningowa zawodu, tak. To jest część po prostu całej karuzeli, no, całego tego, całej tej układanki. No. Tak jakby układać puzzle i wyjąć 3 kawałki, no przypuśćmy tam. No niby, nie, 8 niby godzin, dużo, sen, niby mało. Tak? No, ale jak nie ma tych 3 kawałków, to nie ma całości. No, no i to uważa, że odróżnia zawodników właśnie tych najlepszych od, nazwijmy, tych przeciętnych. Tak, bo ja teraz powiedziałem na przykład o tym śnie, prawda? Aha. Ale ktoś może się wysypiać, a na przykład a trenować 2 godziny, no, czyli wyjmuje inne 3 kawałki. Mhm. Więc no, trzeba sobie zdać sprawę, że to wszystko musi razem współgrać. No, ja, że ktoś sobie nie myślał, że okej, to ja się wyśpię, to już będzie super. To już okej, to już ja robię 24 godziny na dobę, nie? To jest ale zaniedbuję inne rejony. Aha. Więc trzeba sobie zdawać, żeby zwracać uwagę na wszystko. No.